Państwa komunikat za 147 milionów euro, więc dlatego go czytam, nie, za 187 milionów euro, czytam go już na samym początku. Jest program Interreg Next Polska Ukraina 21-27, interregionalny program, dotyczy firm ze ściany wschodniej i z Ukrainy ze ściany zachodniej, jak i też instytucji. Można uczestniczyć w tym programie, otrzymać wyjątkowo duże dotacje, proszę Państwa, bo nawet 90% projektu, który stworzycie, 90% dotacja, to tak jakby za darmo dostać pieniądze na program. O co chodzi, proszę Państwa? Chodzi o to, żeby Polacy z Ukraińcami się bratali. To tak, proszę Państwa, jakby był pies i kot pod jednym domem, wiadomo, że pies będzie miał pretensje do kota, kot będzie miał pretensje do psa, ale jak mają właściciela, pana, który jednemu w miskę nasypie, w drugiemu miskę nasypie, to potem się będą razem bawiły. Tak to mniej więcej działa w tym programie. Program Next Polska to kontynuacja programu Polska, Białoruś, Ukraina, ale Białoruś została z tego programu wykopana i teraz została Polska i Ukraina. Tamten program był między 2014 a 2020 rokiem. Wspierać tym programem, celami tego programu jest wspierać odbudowę Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji, kontynuować współpracę w kwestii ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu. Właśnie się okazało, że, proszę Państwa, ocieplenie klimatu zaczyna się cofać, teraz jest oziębienie klimatu, ale tu cały czas widzę, że duży hajs płynie, żeby jednak działać na rzecz oziębiania klimatu, czyli tego, co właśnie się dzieje. Trzeba też poprawić dostęp do opieki zdrowotnej, pomóc w wykorzystaniu walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego. Proszę Państwa, gdzie Suwałki, to pogranicze polsko-ukraińskie, ale okej. Rozwijać współpracę administracji i społeczności na różnych poziomach, czyli administracja ukraińska z administracją polską w tych rejonach przygranicznych, no w zasadzie całej ścianie wschodniej, ma ze sobą pięknie współdziałać, usprawnić działanie i ochronę polsko-ukraińskiej granicy. Nie wiem, może chyba po to, żeby ta broń nie spływała do Polski nielegalnie i nielegalni imigranci, żeby nie byli przemycani, no ale to, proszę Państwa, chyba też do instytucji jest skierowane, więc jakby możemy to zrozumieć. Dla kogo? Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe, służby, inspekcje, straże, państwowe jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe, izby handlowe, gospodarcze i biznesowe, czyli te grupy skupiające przedsiębiorców. Czyli też jakby prywatne firmy mogą w tym uczestniczyć. Możecie Państwo sobie na stronie rządowej ten program odczytać. To przyszła wizja Polski, proszę Państwa, to przyszłe. To, co mówią Rosjanie, że Ukraina ma być podzielona i część ma być dołożona do Polski, to takie miłe, złego początki, bo to się niektórym może podobać. Jakie wielkie państwo będzie polskie, że się rozbuduje. To tak jak ja ostrzegałem panie, tak? Gdy trwała taka akcja kłócąca Polki z Polakami, tak? Ja mówię, kochane panie, nie dajcie się w to wplątać. To są sorosowe pieniądze. Za moment zrobią tak, że pokłócicie się ze swoimi mężami, partnerami, a później ściągną wam Ukrainki, że was rozegrają Ukrainkami. Pamiętacie państwo, mówiłem to kilka lat temu, a to się właśnie teraz dzieje. A więc sytuacja jest podobna teraz, że o, dostaniecie wielkie państwo i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, wspólne państwo polskie, ukraińskie to przyszłe podziały i poważne problemy. Potem nas podzielą. Podzielą nas bardzo boleśnie. Proszę Państwa, tam gdzie Stany Zjednoczone obejmują patronatem różne rejony, tam zawsze dochodzi do podziałów na drobne. Wszelkie
takie separatystyczne ruchy na świecie, to proszę Państwa, są podsycane przez CIA. W interesie Stanów Zjednoczonych jest, żeby nie miały dużej konkurencji, żeby było wszystko podzielone na drobne. To Stany Zjednoczone są świadome i wspierają takie podziały, bo łatwiej jest rozgrywać dwóch małych niż jednego dużego, który ma większy potencjał. Także ostrożnie. No i dość tej sielanki, tej wspólnej przyszłej wizji wielkiego polskiego państwa, choć nie wiadomo, że nie polskiego, to będzie polsko-ukraińskie państwo, które potem zostanie podzielone, a równo z tym podziałem, proszę Państwa, nastąpią następne podziały, tak? Część będzie Śląska na przykład, i podzielą nas, to jest przyszła wizja Polski, której jeszcze niektórzy nie widzą, ja już tę wizję wyczuwam.